jakieś psiórki z PiS-u, jakiś śmieszny Marek Jurek, przebierany katolik, który ich wpuścił do Sejmu, jakiś nieboszczyk Lech Kaczyński, farbowany lis, który ich wpuścił do Sejmu. Ze strachu to robili. Z zazdrości to robili. Ze strachu zliczenia się na opinie ludzkie. Wzgląd ludzki. Marek Jurek, farbowany lis. Katolik chodzący na mszę świętą w rycie rzymskim, który ksiądz mu powie, ty masz tą gębę gładziutką, tak jak Ratzinger i Wojtyła, uważaj, bo to zwodziciele byli. Żeby nie było na ten sam sposób, bo panu Jurku myśli żona pana Mirosława Kruszyńskiego, dawnego wiceprezydenta Poznania. Powiedz mi, Michał, mówi do mnie, jak to jest, że mojego męża kopnęli, wywalają, a Marek Jurek cały czas przy żłobie. Jak on to robi? No normalnie robi, tak. Tu się uśmiechnie do żony, ale tam do innej też. I nie chodzi tu o żonę i o inną, tylko o podobanie się ludziom, nienarażenie się ludziom. Do tego, jak pięknie wyszedł w filmie, ukryty skarb kościoła, rączki złożone i mówi o mszy świętej w rycie rzymskim. Marek Jurek, farbowany lis. Achazowe serce. Czy ty też takie serce będziesz mieć? Jeśli prawdą jest, że nie ma bramy, przez którą nie przeszedłby osioł obładowany złotem, to czy ty też tak będziesz? Czy na tobie się też sprawdzi? Kiedyś opowiadałem wiernym film. Młody chłopak, młoda dziewczyna kochają się. I bierze ich stary gach, nie widziałem tego filmu, ktoś mi go opowiadał, i sobie przedsięwziął, że ona zdradzi tego chłopaka za pieniądze z tym starym dziadem. I mówi do niej, ona najpierw nie, ale później jak jej tłumaczy, jesteście młodzi, nie macie mieszkania, to jest gotowa go zdradzić, jeszcze męża zaciągnąć. A co mi ciotka Zofia z Warszawy mówiła w dniu śmierci swojego męża? Pamiętaj, ten człowiek, Mieczysław Frydyszak, wszystko co złe zrobił ze względu na mnie. To co zrobił?